Na wojskowych komisjach kwalifikacyjnych nie tylko młodzi mężczyźni poddawani są ocenie pod kątem służby wojskowej. Polskie wojsko chętnie przyjmuje w swoje szeregi również przedstawicielki płci pięknej. My zachęcamy te panie, które by chciały tutaj przejść tą kwalifikację wojskową w wieku od 18 do 24 roku życia do zgłoszenia się do WKU. Jeżeli któraś z pań starszych chciałaby też z wojskiem się związać, to oczywiście jest taka możliwość. Jak najbardziej. Zgłaszają się do nas panie w wieku 40 lat nawet i nawet jeszcze starsze. Nikogo nie wyganiamy. Te wszystkie panie, również panowie, którzy nie byli w wojsku, kierujemy je do Wojskowej Komisji Lekarskiej w Ełku, która się znajduje i tam również te osoby przechodzą kwalifikację wojskową. Niektóre z pań mają wręcz obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej. My w swoim tutaj takim żargonie na nasze wewnętrzne potrzeby nazywamy te panie medyczki, tak? Medyczki. Oczywiście to nie do końca jest prawda, ale głównie to o te panie chodzi. Są to absolwentki studiów medycznych, są to lekarki przyszłe, są to pielęgniarki, rehabilitantki, wszystkie te panie, które, tak jak powiedziałem, med mają gdzieś tam w tym nazewnictwie, ale to również są osoby, kobiety, które chociażby kończyły technikum weterynaryjne, a mamy tutaj na naszym terenie taką szkołę. Są też panie, które kończą niektóre kierunki, choćby filologiczne, tak? My sporządzamy takie wykazy, uczelnie i szkoły z naszego terenu informują nas, przysyłają listy, wykazy. My te listy przekazujemy panu prezydentowi i on na tej podstawie wzywa wszystkich. Jeżeli któraś z pań, z tych osób, które ja wymieniłem, nie dostałaby wezwania, to je też zachęcam do tego, żeby stawić się do kwalifikacji wojskowej. Służba wojskowa okazuje się być interesująca dla pokaźnej grupy kobiet. Rokrocznie coraz większa grupa pań, które przychodzą na ochotnika. Tak? To są często uczennice, które widzą, że w klasie ich koledzy 19-latkowie nagle znikają na jeden dzień ze szkoły, pytają, to my też chcemy, proszę bardzo, my te panie zapraszamy, służba wojskowa jest dla wszystkich. Pani Natalia, młoda dama, która aktualnie odbywa staż w Suwalskiej Wojskowej Komendzie Uzupełnień, jest zainteresowana służbą. Coraz bardziej zaczynam rozważać, ale no jeszcze pewności nie mam. Chociaż to jest bardzo interesujące i przede wszystkim dla każdego. W wojsku pociągają? Przede wszystkim sprawdzenie samego siebie, sprawdzenie swojej sprawności fizycznej, swojej psychiki. Póki co myśli pani Natalii częściej krążą wokół terytorialsów, ale nie wyklucza wstąpienia do służby zawodowej. No to by było dla mnie naprawdę coś niesamowitego. To się nazywa męska decyzja.